łobuzy. Dzień dobry. Co tu jest napisane? Pod choinką. Ale tam są prezenty już. To kiedy to schowałaś? No nie wiem. Jak nie patrzyłem. To nasza piękna choinka. I tutaj coś jest. To jest to, na pewno. Tam taradam, tam 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 tam. Jakie super. Jeszcze z Jacka Jonesa. To musiałeś przez internet kupić pewnie. Ale fajnie mu się. Gadki świąteczne. Ja. Musisz tu chodzić świątecznym wszystkim. Skarpetki świąteczne, ale super. Bardzo fajne. Dziękuję. No, super. Ale co jest? Tutaj też takie. I... A to nie są gdzieś ocieplacze? To nie są w ogóle skarpetki. A nie są. No jak, skarpetki. I tu też takie gadki. I jest porządek, tam, tadadam. No, wiecie co, dzisiaj sprzątaliśmy, posprzątaliśmy całą chatę. Ja wiem, że często wspominamy oboje, że idziemy sprzątać, że musimy posprzątać. Ale dziś naprawdę, słuchajcie, sprzątaliśmy wszystko, wszystko. Wszystkie te świąteczne bambetle z nagrywania filmów. Odłożyliśmy prezenty, które będziemy jeszcze pakować, także naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Też ten cień z klinika, to jest numer 02. Nie jest taki mocno pigmentowany, taki jest bardzo delikatny. Ale nie chcę dziś mocnego makijażu. I że zabieram Darka na randkę i nie powiem mu, gdzie idziemy. Także cicho. A chcę iść do parku. I chcę iść na targ ten jedzeniowy, ale cicho, bo on potrzebuje mnie z drugiego pokoju. Nie znaczy, wiecie, gdzie można kupić ten taki podwójny tusz L'Oreal, ale z bordową końcówką. On był o wiele fajniejszy i zmywał się, słuchajcie, w całości. Po prostu jak się go namoczyło wodą, to on nam schodził w całości z rzęs, jak taka guma. A w ogóle dziś na twarzy też mam tylko krem BB i upudrowałam go i może dlatego tak prześwietliło mnie trochę niedoskonałości, ale wiecie co, nie chciałam takiej maski sobie robić mocno kryjącej. Wiem, że to dobrze w kamerze wygląda, ale ja się dobrze czuję ze swoją skórą. Okej, idę wysuszyć włoski. Co tu się dzieje? W ogóle w tych zimnych lampach to włosy się wydają wręcz zielone tutaj teraz, widzę, ale nie, nie są zielone. Ja dzisiaj mam ostrygi. A ja mam śledzia ze śliwkami. Smacznego. Wpadliśmy do IMAX. To jest przepaść i nikogo nie ma jeszcze. Jesteśmy pierwsi. Yeah. Mam mnóstwo toreb, bo niby mieliśmy wpaść tylko do kina, ale zdążyliśmy zrobić jeszcze zakupy. Kupiłem fajny dzbanek do herbaty, ale to później wam pokażę. Płakałaś. No, na filmie, bo przykro mi było. Ale oni wylądowali. No, ale to było straszne. Byliśmy na sali. Płakałam pół filmu. Naprawdę. Naprawdę było mi tak przykro, po prostu wyobraziłam sobie, jakbyśmy tak spadali samolotu. Nie. Naprawdę, to było strasznie smutne. Śnieżynki. Gdzie ten śnieg? Nie ma śniegu. Czy wy też tak macie, że pierwsza rzecz, jak wchodzicie do domu, jest najważniejsza, żeby założyć dresy? Dresy są super. Ale masz fajne, to są te dzisiejsze? Tak. Mówiłam wam, spłakałam się strasznie. Wyglądam strasznie, idę się zmyć, już jest po północy. Ale nie pokazałam wam kalendarzy z dziś. Tim tiri tim i będziemy szukali jedenasteczki. Oj! I te z tyłu mi się już przewracają, chyba chcą się szybko otworzyć. Tak, dziś robiłam tu na biurku porządki. Jedenastka, tak? Dziesiątka już była? Zgadza się. Jedenastka. Pierdzionek w H&M-ie. Chodź tu. Z diamentami. Podobny był w zeszłym roku. Nawet go nosiłam w święta. Tylko później zczerniał, wiadomo. Później mamy The Balm i mamy mydło. Ja lubię to mydełko, bo rzeczywiście tych mydełek sobie używamy w łazience do mycia rąk. Fajne są te mydełka. O. Pachnie taką limonką. Patrz, się złapałam, ale refleks. Osuwają się już na siebie, bo wiecie, tracą ciężar. Dalej mamy W7.
przezroczysty błyszczyk i wbrew pozorom powiem wam, że takie coś się często przydaje do różnych makijaży. Ka, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Jesteś. Chodź tu. I znowu mamy podgrzewacz, już tych podgrzewaczy tyle, słuchajcie, uzbierałam, a przydadzą się. Zaczął od wczoraj się przewracać, więc coś ciężkiego wyjęłam z dołu i ewidentnie nie masz równowagi. Jedenastka jest tu i będzie to coś chyba dużego. No, co się nie otwierasz? A to... jest! Dwójka, ten, który używam. Akurat mi się, słuchajcie, kończy w łazience. Świetnie. I taka nawet spora pojemność. Płyn złuszczający. Super. Nix. I jedenastka będzie... nie widzę, znowu nie widzę. To jest najbardziej taki zamotany kalendarz. Na górę, czekajcie. O, jest znowu Soft Matte Lip Cream. Fajnie, bo one są świetne. Naprawdę się dobrze sprawdzają. Chodź tu. Jest różowy i jest to kolor Addis Ababa. L'Occitane. I dziś, słuchajcie, przechodziłam koło sklepu i mam tak piękne zestawy prezentowe, że miałam ochotę sama sobie coś kupić, ale nie muszę, bo mam tego za dużo już w domu. Chodź tu. I mamy tutaj Flower Cherry. Ładnie pachną tak zielono, że tak powiem. Lifting No Age. Lecimy do Douglasa. O! I do kaktusa. A na jakie perfumy zaraz powącham. I ostatni, bo słuchajcie, pada bateria, muszę się pospieszyć, zanim mi się rozładuje. Mam nadzieję, że wytrzyma. Wytrzyma jeszcze chwilkę, jeszcze do body shop. Jesteś jedenastką. Teraz nie widzę, a bateria miga. Jest, dobra. Wy już pewnie 100 razy zobaczyliście. A tu mam, słuchajcie... A cóż, to jest Drops of Youth. Jakiś serum. I dzisiejsze łowy podsumowane. Świetny, świetny dzień. Jedenastka była bardzo udanym dniem, muszę to przyznać. Mamy tutaj bardzo ładne perfumy. Pachną tak trochę piżmowo, trochę pudrowo. Są to perfumy w roll-on. Muszę się zainteresować tą marką, bo wiem, że no pięknie pachną tak bardzo kobieco i czysto. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Właśnie japońskie perfumy takie są. Muszę się zainteresować w ogóle tymi markami z Douglasa. One są niedostępne nigdzie indziej, także... Pójdę na pewno do Douglasa i powącham. NYX w ładnym kolorze. Wybaczcie, ale nie będę się teraz malować, już chcę się naprawdę zmyć. Jutro go użyję. Zostawię go sobie tutaj na wierzchu. Mydełko idzie do łazienki. Clear Gloss zawsze się przyda. Clinique super. I tutaj mamy coś jeszcze lifting. Nie wiem, czy to jest krem po prostu ujędrniający. Żel, serum też super. I takie dwie rzeczy, także nie ma praktycznie żadnej wtopy dziś. Super, ja idę układać moje kalendarze na miejsce. Mam nadzieję, że jeszcze będą się tu trzymać. A w ogóle taki mały news, jutro zmieniamy zasłony, bo stwierdziliśmy, że jednak białe będą bardziej odpowiednie. Mimo, że początkowo wydawało mi się, że właśnie kremowe, takie beżowe, to jednak będziemy zmieniać na białe. Chciałam wam pokazać, jaki zamiast kupiłem dzbanek do herbaty. Bo nadal szukam takiego super na herbatkę. A ja robię takie mieszanki, wiecie, że dodaję tam to właśnie, czyli mnóstwo goździków, cynamon, anyż, miód, taki prawdziwy znalazłem, i sok, który mi poleciliście na wydarzeniu na Facebooku. Jeżeli nie jesteście na wydarzeniu na Facebooku, to oczywiście znajdziecie link w komentarzach, więc szukajcie. Tu jest ten właśnie wypasiony, Tylko musisz z nim ostrożnie, wiesz, Karolina? On jest cały ze szkła. No. Zobaczymy też, moi drodzy, co mam dzisiaj wyjdzie z naszej kulki herbacianej. To jest kulka z wczoraj. Zaraz otworzę kalendarze. Jest późno, ale muszę to zrobić, bo jutro, w sensie już dzisiaj, bo już jest czwarta, tak. Chodzę późno spać, ale już pewnie zdążyliście się przyzwyczaić do tego. Dzisiaj mamy 11 już. Coraz bliżej święta. Co dzisiaj mamy tutaj za przyprawę? Jakiś imbir mielony. Zmielona skórka z cytryny. 11. I kulka na jutro. Rano sobie zrobię. Pokażę wam. Aha. I teraz, moi drodzy. Tutaj jest 11 na samym początku. O, sanitizer. Ja spadę już spać. Widzimy się już jutro w kolejnym Zugasku. Dzięki za pozytywny odzew. Widziałem mnóstwo nowych widzów dołączyło do nas. Witamy. No i jeżeli wam się spodobało, dajcie łapeczki w górę. Widzimy się jutro w kolejnym Vlogmas. Love you, bye.